Witam 24 sierpnia. Zobaczmy, jak dzisiaj prezentuje się sytuacja techniczna omawianych tutaj walorów. Przede wszystkim wydarzenia na WIG-u 20 w dalszym ciągu rozgrywają się w rejonie stosunkowo silnego wsparcia 1782-87. Wczoraj doszło do niewielkiego naruszenia tej strefy. Dzisiaj negatywna dla byków poranna faza handlu. Jeszcze większe naruszenie, nowe minimum cenowe ruchu spadkowego, no ale od pewnego momentu trwa jednak obrona tej strefy. Popyt się trochę uaktywnił. Tutaj główną inspiracją jest jednak prowzrostowe zachowanie Eurolandu, no ale czekamy na potwierdzenie w postaci negacji pierwszej zapory podażowej, bardzo interesującej strefy 1806-11, bowiem również składającej się z dwóch podstawowych zniesień 38 i 2, 61 i 8. Również bowiem ten testowany przedział wsparcia 82-87 jest bardzo podobny właśnie w sensie jakby konstrukcyjnym. Tak więc sytuacja jeszcze jest niewyjaśniona. Trochę martwi w dalszym ciągu defensywne zachowanie byków w rejonie ważnej zapory popytowej Fibonacciego. I tak jak powiedziałem przed momentem, tym pierwszym potwierdzeniem wskazującym na możliwość jednak zmiany układu sił w ujęciu krótkoterminowym byłoby dopiero pokonanie strefy 1806-1811. Na kontraktach natomiast punkt zwrotny ukształtował się dzisiaj w porannej fazie handlu w rejonie kolejnego wsparcia 1766-1770. Natomiast tym głównym wydarzeniem jest z pewnością przełamanie strefy 1794-99, która już wczoraj przeobraziła się w opór techniczny. Popyt miał problem z wykonaniem ruchu powrotnego ponad ten właśnie obszar celowy i w tej chwili w dalszym ciągu mamy do czynienia z taką właśnie sytuacją. Strefa 94-99, czyli węzeł wyznaczony głównie na bazie horyzontu dziennego, posiada, o czym już pisałem w komentarzach, ważne wzmocnienie w postaci dwóch zniesień 18 i 6, 23 i 6, wygenerowanych na bazie bieżącego impulsu spadkowego, więc to jest na pewno ciekawe wzmocnienie. Takim wzmocnieniem jest również górna linia spadkowego kanału. Ważny w ujęciu intradayowym opór techniczny. Wychodzę z założenia, że jeśli udałoby się analizowaną przeszkodę pokonać i kontrakty rzeczywiście zaczęłyby się konsekwentnie utrzymywać ponad tym węzłem, no to pojawiłby się argument przemawiający za możliwością wzrostu, jeszcze większego wzrostu presji popytowej i wówczas do decydującego testu powinno dojść tutaj w tym przedziale 1813-17 węzła wytyczonego głównie na bazie zniesienia 38 i 2. Indeks DAX. Już wiemy, że ważną rolę pełni w tej chwili na wykresie wybronione nie tak dawno wsparcie 444-460. Rzeczywiście dokładnie w tym rejonie ukształtował się punkt zwrotny. Popyt kontroluje zatem cały czas sytuację na rynku. No i dzisiaj jest kreowany ruch powrotny w okolice poprzednich maksimów cenowych. Natomiast tak jak sugerowałem wczoraj, dla mnie kluczowe znaczenie tutaj w tej chwili odgrywa zniesienie 78,6 całej tej pokazywanej w tej chwili Bessy. To jest poziom 10 846. Dopiero negację, ewentualną negację tego pułapu cenowego, wokół którego grupują się również inne zniesienia projekcje cenowe Fibonacciego. To nie zostało pokazane na wykresie, ale można w łatwy sposób udowodnić, że tak właśnie jest w rzeczywistości. Należałoby potraktować jako sygnał kontynuacji ruchu wzrostowego. Co istotne, doszłoby wówczas do negacji układu A, B, C, D wypadającego w przedziale 10 570-10 615. Moglibyśmy wówczas mówić rzeczywiście o relatywnie silnym wskazaniu technicznym. Z kolei przełamanie wybronionego nie tak dawno wsparcia 444-460 to możliwość ukształtowania się układu harmonicznego A, B, C, D. To jest na razie wariant alternatywny. Indeks S&P, no i próba wybicia indeksu ponad górne ograniczenie kreowanej konsolidacji w ostatnich tygodniach. Zbliżyliśmy się tym samym wczoraj do bazowej zapory podażowej 2199-2205. Przesunęło się trochę do góry najbliższe wsparcie. W tej chwili jest to węzeł 2137-42. Wsparcie wyznaczone na bazie zniesienia 14,6 całego ruchu wzrostowego. Więc indeks tym samym pomału
zbliża się do, czy też zbliżył się wczoraj do, w moim odczuciu, newralgicznego obszaru cenowego, ważnej zapory podażowej Fibonacciego, gdzie można spodziewać się większej aktywności ze strony podaży, no ale takim potwierdzeniem tego negatywnego dla byków scenariusza byłoby dopiero przełamanie właśnie mocno oddalonego w tej chwili jednak wsparcia 37-42. Dopiero wtedy pojawiłby się pierwszy negatywny sygnał dla strony popytowej. Na razie tym bezpośrednim zagrożeniem dla wariantu zakładającego kontynuację hossy za oceanem jest bliskie usytuowanie strefy 2199-2205. Dziękuję bardzo.